witamy na konferencji prasowej po meczu broni razem z rezerwami Lechii Warszawa, wynik 3-1 do gospodarzy. Jako pierwszy poprosimy o ocenę tego spotkania pana trenera Gościa. Dziękuję bardzo. Gratuluję zwycięstwa. No, na pewno nie przyszło łatwo drużynie broni tutaj te 3 punkty wywalczyć, bo my w każdym meczu walczymy o 3 punkty i dzisiaj też to było widać do końca. Chcieliśmy ten mecz wygrać i niestety nie udało się. Myślę, że dla dwóch drużyn boisko było podobne, ale troszkę atuty uważam byłyby po naszej stronie, jakby to boisko było dzisiaj równe, ale rozmawiałem z trenerem Banasikiem, też mają duży problem niestety z boiskiem, bo wiadomo, że tu ekstraklasowy Radomiak też rozgrywa swoje spotkania i naprawdę jest ciężko tutaj jakieś składne 2 akcje zrobić. Szkoda, no, myślę, że broń zasłużyła dzisiaj takim wolą walki i hartem, no, na te 3 punkty. Hart ducha mieli naprawdę taki lepszy od pierwszej połowy od nas, w drugiej połowie może troszkę to się zmieniło po czerwonej kartce, gdzie rzut karny też mieliśmy na przechylenie może tego spotkania, jakbyśmy tu trafili, myślę, że byłoby troszkę inaczej. No, wracamy z zerowym dorobkiem, będziemy do końca walczyli o jak najwyższą lokatę, mamy bardzo młody zespół, więc to jest pewnie taki dobry prognostyk dla tych młodych chłopaków. No i patrzymy w przyszłość, jeszcze raz gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zawodnikom, bo zrealizowali założenia. Wiedzieliśmy, że przeciwnik w defensywie będzie grał 4-4-2. W ofensywie przechodzą na 3-5-2 z rotacją skrzydłowego i bocznego obrońcy, gdzie to wielu rywali jakby wprowadzało w problemy. Udało nam się jakby wcielić w życie nasze pomysły, które mieliśmy przed spotkaniem i jeszcze raz powiem to, że brawa dla zawodników. Na pewno 3 punkty nas cieszą. I to też myślę, że to dla kibiców prezent od chłopaków na święta. Pracujemy dalej i nic, tylko czekać na kolejne mecze. Tylko zapytano o jedną absencję Carlosa, czy coś wiadomo na temat jego stanu zdrowia, kiedy możemy się spodziewać jego powrotu do gry? Myślę, że powrót jeszcze ciężko mi jest powiedzieć na ten moment, kiedy nastąpi powrót. Carlos jest w treningu z nami. Jest podczas zajęć treningowych, ale nie uczestniczy przecież z zawodnikami, jest bez kontaktu. On już pracuje tylko indywidualnie nad wydolnością i nad mobilizacją tego stawu. Myślę, że uda nam się w najbliższym czasie mieć więcej informacji, ale to potrzebujemy czasu. Ta przerwa świąteczna bardziej pomoże, czy przeszkodzi zespołowi, bo teraz pauzujecie? Tak naprawdę udało nam się tak zrobić, żebyśmy nie mieli tej pauzy, bo ten mecz jest środowy, chłopaki spokojnie sobie pojadą na... Będą mieli niedzielę wolną, w piątek, sobota pracują indywidualnie, jutro mamy trening i w poniedziałek wracamy do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.